Szybciutko otworzyć tą wystawę, żebyście mogli spokojnie się napić. To bardzo dobra. Dlaczego? Zrobiliśmy ją. Bo chcieliśmy z teledysku zrobić nagle wystawę, a ponieważ ten lokal wziął udział w tym teledysku, minimalny, 3 ujęcia, więc już był pretekst do tego, żeby zrobić tu tą wielką wystawę. Tu mam artystów, którzy pani Larissa sfotografowała, pan zaśpiewał, Andrzej napisał tekst i oni się spóźnił. Ale i może po dwa słowa powiedzcie, co żeście narobili. Może zacznijmy od Andrzeja. Jak chcę z tyłu być. Przesuńcie się, bo Andrzej tu bliżej. No, no powiedz, co zrobiłeś? Nie, no i inicjatywa wyszła od Michała i od faceta, który jest autorem muzyki. To jest klawiszowiec Bajmu były, mieszkający poza granicami Polski obecnie. Zwrócili się do mnie, żeby napisać piosenkę o Michale, którego życiorys jest barwny, bo urodził się na Syberii, a potem przez Polskę i zawędrował do Stanów Zjednoczonych. Wylansował konika na biegunach po drodze, o czym niewiele z nas wie, a powinni wiedzieć. Potem ta piosenka doczekała się renowacji w postaci wykonania Urszuli i zrobiła ogromną karierę, powiedzmy sobie. No więc jak ja się dowiedziałem, że coś takiego jest do zrobienia, a Michał przesłał mi kilka punktów tej swojej biografii. Wydawało mi się, to się układa w pewną podróż. No i w ten sposób powstał tekst Moja wędrówka, do którego to tekstu Abramek zrobił muzykę. I powstał w końcu teledysk. Dzisiaj to funkcjonuje, jak Państwo wiedzą, bo zostało tworzone w rynku głównym, ale także Michał to zaśpiewał wiele razy w różnych składach. Piosenka się, że tak powiem, dobrze układa, bo No bo powiedzmy sobie, że przesłanie, że ten świat do nas wszystkich należy, jest tak oczywiste, że każdy jest w stanie je wyartykułować. Oprócz tych, którzy mają ksenofobiczne, obrzydliwe natury, ale tych mamy w dupie. Dwa słowa od was. Dlaczego to tak naśpiewałeś? Słuchajcie, no, kiedyś skomentował do tej piosenki Michał, jest tylko jedna ojczyzna, musisz się zdeklarować. To ja opisałem, że w 67 roku towarzysz Komułka powiedział, że można mieć tylko jedną ojczyznę, Polskę Ludową.
No więc ja jestem bardzo wdzięczny Andrzejowi, że naprawdę, że zgodził się napisać słowa. To było, oryginalnie to było z okazji 50-lecia marca 68 i żeśmy właśnie nieśmiało zadzwonili do Andrzeja, czy mógłby tak napisać słowa. I Andrzej entuzjastycznie się zgodził na to. Jesteśmy bardzo wdzięczni Andrzejowi za te słowa. I piosenka jest o tyle ciekawa, że na pewno nie będzie grana w pisowskich radiostacjach i telewizjach. A teraz Lalisa zrobiła na planach filmowych te zdjęcia i no i mamy je tutaj na ścianie. Larysa fotografuje wszystko wszędzie cały czas, to jest moja obsesja. I tak postanowiliśmy, że będziemy kręcić w różnych miejscach, ale też dlatego, że może to nie dokładnie wiadomo, gdzie to było kręcone, bo są różne murale. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że się czuje inność miejsca, ludzi i jakąś radość i kolor życia. I tak to powstało. I się ładnie proponowały. Wspaniale, dziękujemy bardzo. Zapraszamy na wino. Taka niedobra postera była, czyli to większe, że trzeba nie wiedzieć. Na każdym roku. Jest świat.